Na moim kanale drama ja vs ty. Tak, ty. O kurwa, drama z żółwiem Teodorem to jest to, czego się najbardziej obawiam. Skoro każdy musi mieć swoją wiarę, na przykład ateizm, a Żydzi czekają na nowego Boga, a chrześcijański Bóg jest najwyższą istotą, to on czeka na osobę wyższą od niego, to czy Bóg jest Żydem? Wiecie, że nie wiem, co się stało, ale to jest kwintesencja komentarzy spod ostatniego odcinka. Wam się zdarza czasem pisać, że odcinek był słabszy i nierzadko pewnie macie rację, ale myślę, że z tego powodu to, no ja mam prawo, żeby powiedzieć, że komentarze pod ostatnim filmem były słabsze. Słaby jesteś, śmiej się dalej, ciekawe jakbyś miał, ty cioto, i co? No to jest właśnie to, o czym mówię. Pozbyłem się mydła. I przy okazji znajomych. Dwa problemy naraz rozwiązane. Słyszałeś może o tym, co zrobiła Maja Smrekar? Co o tym sądzisz? Słyszałem, znaczy nie słyszałem, ale sobie sprawdziłem i teraz już wiem. I mam tyle różnych sprzecznych odczuć odnośnie tego, że aż nie wiem w sumie co powiedzieć i chyba nic nie powiem. I może umówmy się, że zrobimy tak, że jak ktoś z was nie słyszał, to sobie sprawdzi teraz, kto to jest, jakiego eksperymentu ta pani dokonała. I jak ma ochotę, to może zostawić swoją opinię w komentarzu. Znaczy ja się mniej więcej domyślam, jakie to będą opinie, ale nie szkodzi spróbować. Subskrybujcie i lajkujcie kanał, obczajcie, co dla was mam. No niech ci będzie, że obczaję. Jeden film losowy. Może metro się wykoleiło. Czy wy widzieliście to intro? To jest najlepsze intro od czasu... Nie, to jest ogólnie najlepsze intro. Czekajcie, może nie zrozumiałem sztuki. Dajmy szansę drugiemu filmowi. Może lifehacki. Najlepsze jest to, że to ma 8 łapek w górę oraz jeden komentarz o treści super wideo. Nie wiem, to musi być błąd w Matrixie. Cześć beczki, nagrałem piosenkę o Krzysiu, ale ciężko mi do niego dotrzeć. Jest u mnie na kanale, może jakoś uda się, żeby zobaczył i przesłuchał. Niech ci będzie. Kto tutaj tak napierdala? YouTube dupy i sława. I lata po obcych krajach. Wysoka jak dron DJI. Nie patrzy na hajs, przepierdala. Japońskie chipki od zaraz. Hajsisłe wszystko naraz. Na eba, na eba, na eba. Wyjechał za kawałkiem chleba. Japonia jest przehajpowana. Od kiedy gąciarz tam wjechał? Okej, ja nie będę dalej puszczał. Nie moje klimaty, ale możecie sami sprawdzić i ocenić. Nie będę swojej opinii wyrażał, bo by było, że napuszczam czy coś. W sumie właśnie wyraziłem. Dobra, koniec tej błazenady. Teraz konkrety. Mietek, bo ty na pewno będziesz wiedział więcej na ten temat niż Krzychu. A mianowicie, czy gąciarz będzie walczył na KSW 42 z Popkiem? Miało być koniec tej błazenady, a ty mi z KSW wyjeżdżasz. Krzysiu, z racji tego, że jesteś wybitny, uprzejmie proszę wytłumacz mi jedną zagadkę. Dlaczego vlogi o czyimś prywatnym życiu w stylu zerwałam z chłopakiem, albo czym karmię mojego psa, skoro jestem weganką, mają po 50 tysięcy wyświetleń? Czy naprawdę tyle osób interesuje się życiem jakiegoś randomowego człowieka, którego prawdopodobnie nawet nie widziało na oczy? Serio? Gdyby te vlogi miały co cokolwiek wnosić do czyjegoś życia, albo chociaż śmieszyły, to okej, nie mam pytań, ale nie pozostaje mi w tym przypadku zrobić nic innego niż spytać. Dlaczego? Polecam się nad tym po prostu w ogóle nie zastanawiać, bo jak się nad tym zastanawiasz, to zastanawianie się nad tym jest jeszcze głupsze niż fakt, że tak jest. Różnica jest taka, że Rok jest o 20 lat starszy od Gargamela, ale też Rok obraża ludzi o 20 lat starszych od tych dzieci, które obraża Gargamel. To znaczy tak, po pierwsze to nie, bo gdyby było tak jak mówisz, to Gargamel musiałby robić odcinki, w których jedzie po niemowlakach. Po drugie to ja nie bardzo w ogóle rozumiem porównywanie. Nie widzę
wspólnych mianowników. Słyszałem, że ktoś mnie tu prosił o autobiografię, więc tak, mam problem z podejściem do obcej osoby, by tak po prostu zagadać. Więc jeśli jesteś tą blondyną, którą mijam na przystanku, to przepraszam, że nadal nie zagadałem, ale się po prostu wstydzę. A nie oszukujmy się, moją intencją do zagadania to nie jakieś twoje głębokie wnętrze, które mam nadzieję posiadasz. Jestem także sprzedawcą. No dobry zawód wybrałeś. W ogóle skąd pomysł, że ta blondynka się na ciebie gniewa? W sensie, za co ty ją przepraszasz? Może cię zaskoczę, ale całkiem możliwe, że jest tak, że ona wcale nie marzy o tym, żebyś do niej zagadał. Wiem, że to może być dla ciebie szok, ale całkiem możliwe, że tak jest. Nie będę dalej czytał, nie chcę mi się. To nie jest, kurde, poradnia psychologiczna. Krzysiu Mieciu, od dawna mnie trapi pytanie, czemu, kurwa, nie można klaskać w samolocie? Czemu to jest więź niby do chuja pana? Liczę na poważne odpowiedzi, pozdrawiam. No, powiem ci, świeżynka, temat świeżynka. Ale wszyscy już o tym nie gadali, kto tylko mógł. Można, przecież można klaskać. Tylko po co? Ale Jet Crew, to ty szanuj! Znaczy, ja generalnie szanuję. Przede wszystkim za to, że jeszcze nie umarli w środku. Albo bardzo dobrze to maskują. I to nie jest tak, że ja teraz mówię, że o, jak się śmieszy Jet Crew i oglądasz, to jesteś głupi. Bo w ogóle tak nie twierdzę. Uważam, że dla grupy docelowej, w którą tam mierzą, są całkiem zabawni i robią to w całkiem sprawny sposób. Mówię tylko o tym, że wydaje mi się, że jeśli jesteś twórcą i swoją twórczość opierasz głównie na tak zwanym reaction videos, no to no, musisz umierać w środku. I to umierać, kurwa, boleśnie. W tym odcinku zacząłeś przypominać mi PewDiePie'a. Co ciekawsze, robisz to lepiej od niego. Myślę, że lepiej przypomina PewDiePie'a niż PewDiePie? Przyjebany jakiś jesteś. Jesteś zryty, debilu. Zapewne komentarz zginie w gąszczu, niemniej podejmę ten zapewne daremny trud. Mianowicie jedna rzecz mi się bardzo nie podoba. Krzysztof jest człowiekiem niesamowitej erudycji i inteligencji. Też mi się to bardzo nie podoba. Ale jest taki moment, kiedy tego nie wykazuje. Moment, kiedy mówi, a raczej krytykuje, a jeszcze bardziej kpi z czegoś, co mu się nie podoba. Nie podejmuje rzeczowej polemiki, nie objaśnia tematu, a zaczyna parodiować przeciwną stronę, starając się w bezkompromisowy sposób zrobić z niej debili. Coś na zasadzie, nie będę rozmawiał, niech się wszyscy dowiedzą, że jesteś debilem i tyle. Uważam, że jest to bardzo zarozumiałe i może tylko na pozór różni się czymś od gówniarskich i wulgarnych komentarzy, które są przytaczane w filmach jako pewnego rodzaju zły przykład. Oho, naśmiewa się, oho. Ho, tylko parodiuje. O ho, 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 żadnej konkretnej argumentacji. O ho, ho, w ogóle nie podejmuje dyskusji, nie podejmuje. O ho, ho. Co zrobić, kiedy koleżanka po zerwaniu ze swoim chłopakiem cały czas mi pisze, jako to ona nie jest smutna i ma złamane serce? No nie wiem, ja to może bym zaczął od zmiany ksywy. Może wtedy ludzie trochę mniej cię będą głupotami zajmować. A jeśli to nic nie da, to jeszcze jest drugi sposób. Musisz tylko nie odbierać od niej telefonów, usunąć ją ze znajomych na Facebooku. A jeśli się zdarzy taka sytuacja, że się na żywo spotkacie i ona zacznie na żywo ci o tym mówić, to zrób coś takiego. Powinno pomóc. Krzysiu, mam dylemat, bo oglądam jednego lewaka, ciebie, oraz kilku prawicowych youtuberów, więc jestem bardziej prawicowy czy lewicowy? A, i mam 16 lat. A jacy to są prawicowi youtuberzy? Bo myślę teraz tak dość intensywnie. No może bez przesady, nie aż tak, ale tak się zastanawiam. A, no jeśli... To są te osoby, które mi przyszły teraz do głowy, a podejrzewam, że tak, to mam do ciebie radę. Przestań. Czy znajomości przez internet są według ciebie sensowne? Znaczy, ja uważam, że nie, ale ja też uważam, że całe nasze istnienie jest w sumie bez sensu, więc nie wiem, czy jestem dobrym adresatem tego pytania. Witam, Krzysiu. Mieszkam w jednym mieście z Nanami-chan. Może być gorzej? Pozdrawiam, masochista mieszkający w Kościanie. Nie, no oczywiście, że nie może być gorzej, stary. Myślę, że w tych wszystkich miastach, które są obecnie ogarnięte wojną, ci wszyscy ludzie, którzy nie wiedzą, czy dożyją następnego dnia, to zawsze przed pójściem spać sobie myślą, no, ale na całe szczęście nie mieszkam w tym Kościanie, tam gdzie ta pieprzona Nanami-chan.
Chwała Bogu! Czy w Japonii też jest taki zwyczaj, żeby ustalać, do kogo to dziecko jest podobne? Bo mnie naprawdę wkurzają teksty typu: no oczy po mamusi, a nosek po dziadku. No ile można, naprawdę? Nie wiem, ludzie, dla których wszystkie niemowlęta wyglądają tak samo, łączmy się. Nie dajmy sobie wmówić, że to my czegoś nie widzimy. To oni wszyscy wymyślają. Na siłę. Jeszcze niemowlaki są takie same. To raczej nie wymaga komentarza. Żenada. Mogę to tylko porównać do Minecrafta. Jeśli już chciałeś obrazić, to dlaczego porównałeś do Minecrafta? Nie rozumiem tego. Co jest takiego złego w tym Minecraft? To jest pytanie do was. Jak ktoś wie, to chętnie się dowiem, bo nie wiem. Nie mówię, że tak nie jest, ale nie wiem czemu. A wiesz co? Nie masz jaj, XD. Nie tylko tego, hehe. Nie mam odpowiedzi na to pytanie, ale mam śmieszną anegdotę, bo jak je czytałem, to jakoś mózg mój zakodował, że to jest komentarz od kanału Polimaty. Nie wiem, no można się było pomylić, tak przy pierwszym wrażeniu na parę sekund i to było tylko kilka sekund, ale mój mózg już zdążył sobie zrobić obraz Radka Kotarskiego, który mówi: Krzychu, kurwa, ten program zaczyna być na siłę. Cofnij się do odcinka na przykład numer 20 i zobacz, jak to powinno wyglądać. Gdzie jest bum cyfy kyszy? No właśnie na siłę byłoby wtedy, jakby zaczął to teraz mówić, tylko po to, żeby przypodobać się takim member berry jak ty. Krzysiu, albo Mieciu, proszę pomóż. W trakcie, kiedy oglądałem Zapytaj Beczkę, moja mama oglądała TV i przełączyła na program, w którym leci Disco Polo. Niestety z niewiadomych przyczyn dołączyli do niej pozostali członkowie rodziny. Mówię niestety, bo uważam, że to coś nie powinno mieć miejsca w ogóle we wszechświecie. Moje pytanie brzmi: czy to ja jestem tym najmądrzejszym człowiekiem w owej rodzinie, ponieważ nie słucham tego gówna śmierdzącego na 100 kilometrów? Czy może oni nie są wystarczająco wyedukowani, bo nie oglądają ciebie, Gonciu albo Mieciu? Mam dla ciebie świetne rozwiązanie. Ubierz sobie słuchawki na łeb, zamknij się w pokoju i daj żyć ludziom tak, jak im się podoba. I'm a scat man.